Cześć, jestem Dominik. Dzisiaj mam dla Was recenzję, moją subiektywną opinię na temat rękawiczek zimowych na rower. Są to rękawiczki Giro Proof, które mam okazję testować dzięki salonowi rowerowemu Biker Brudnica w Brodnicy. Za co z góry dziękuję. Są to rękawiczki zimowe z przeznaczeniem na rower, które użytkowałem w zakresach temperatur od plus 5 stopni do minus 12 stopni. Rękawiczki, zacznijmy od tego, że rękawiczki kosztujące niemało, bo kosztujące prawie 500, a dokładnie kosztują 420 zł. Nie będę tutaj mówił o specyfikacjach, z czego są wykonane, jakie materiały. O tym możecie przeczytać na stronie producenta, gdzie Was serdecznie zapraszam. Oczywiście link macie w opisie filmu. Ja tutaj wyrażę swoją subiektywną opinię. Ogólnie mi ręce w rękawiczkach zimowych marzną, zawsze marzły. I przeważnie w zimę używałem rękawiczek nietypowych rowerowych, tylko narciarskich i to większych. Ja mam rozmiar, to są rozmiar L rękawiczki. Czy bym wziął większy, to zaraz o tym. No i zacznijmy. Rękawiczki. Tak jak już powiedziałem, używałem od 5 do minus 12 stopni, gdzie na rowerze było to max minus 7 stopni, minus 12 to było przy bieganiu. Rozmiarowo mam, jak mówiłem, L-ki. Moim zdaniem, ja bym następne, jakie wziął rękawiczki, byłyby to jeden rozmiar większe, czyli XL. Czemu? Żeby mieć więcej miejsca na palce, tak zwane. Czyli po prostu, żeby były lepiej ukrwione, nie były tak ściśnięte palce. Acz one są dla mnie dobre, rozmiarowo. Ogólnie rzecz ujmując, rękawiczki sprawdzają się ok. Mi marzną bardzo dłonie i ja potrzebuję bardzo ciepłych rękawiczek, które uchronią mnie przed wiatrem czy przed deszczem. Do 2 godzin, jeśli nie wieje ten mocny wiatr, to przy minus 7 było ok. Tam w zakresie od 0 do minus 7 było ok. Jeśli wiał już wiatr, no to zaczynało się pewien problem. Już lekko było zimnawo i jeśli dochodził do tego deszcz, śnieg, czy była chlapa po prostu na drodze, była plusowa, no to tak samo było po 2 godzinach już zimno po prostu. No, a jeśli była ulewa, no to i po godzinie mogło być naprawdę zimno w tych rękawiczkach, bo to są niby wodoodporne, no ale wiadomo, wodoodporność nie będzie nam, powiedzmy, nie będą wodoodporne przez te parę godzin. Chociaż jednej marki, z tego co wiem, podobno takie są. Rękawiczki, co dla mnie ważne, są slimowane. Czyli przylegają nam. L-ki mi bardzo fajnie przylegają i nie miałem uczucia, że po prostu są jakieś takie wielkie te rękawiczki i właśnie niespasowane. Tutaj fajnie, że tutaj mam taki kołnierzyk, który po ubraniu rękawiczek trzeba nasunąć na kurtkę czy bluzę, acz moim zdaniem powinien ten kołnierzyk tutaj być dłuższy. Wtedy lepiej by była możliwość nasunięcia i by się nie suwał. Tak samo z zapięciem. Zapięcie, ja mam bardzo chudą rękę i nie mogę dopiąć tego maksymalnie. Po prostu brakuje rzepa, tak? Albo że jak dopnę, to on się nie trzyma.
Także to moim zdaniem byłoby do poprawy. Jest możliwość, także jeśli to by było naprawione, to myślę, że nawet nie musiałbym brać możliwe, że większych rozmiarów rękawiczek. Po prostu by nie wpadało powietrze tam, czy woda by się nie dostawała. Ten kołnierzyk jest materiałowy. Moim zdaniem on powinien być ok, materiałowy, ale powinno być razem z tym przedłużeniem, tym kołnierzykiem przedłużenia rękawicy z tego materiału wodoodpornego. To też by zadziałało, bo jednak tutaj może dostać się woda. Z takich informacji ważnych, to, że rękawicami dobrze się trzyma chwytów. Czyli nie ślizgają, mamy tutaj takie jakby antypoślizgowe materiał, który bardzo fajnie nam trzyma chwyt. Ja mam dosyć ślizgie chwyty i one się bardzo dobrze w tych rękawiczkach trzymają. Także z tym nie było problemu. Jak już mówiłem o tym kołnierzyku, no to warto te parę sekund poświęcić na założenie ich odpowiednio, tak zwane, no, żeby po prostu założyć ten kołnierzyk na kurtkę. Wiadomo, ten kołnierzyk jest za krótki moim zdaniem i on nie jest zawsze, on nie będzie każdemu pasował takim, on po prostu mi zjeżdża, nie jest, nie, dlatego że mam za chudą rękę i nie jest dopięty. Jakby było to tenże po prostu po całości, żeby można było go sobie ładnie owinąć, dopiąć mocniej, to wtedy myślę, że że długość sama by była ok, ale przedłużenie też by było w miarę fajne, jeśli by było. Rękawicami możemy obsługiwać telefon oraz komputerek. Telefonu nie obsługiwałem, natomiast mówię, że jest możliwość. Komputerek rowerowy obsługiwałem i działa to ok. Dotykowy, także. Tak, woli wyjaśnienia. Rękawice, jak mówiłem, już kosztują 420 zł. Trochę kosztują. Czy je polecę? Tak i nie, to zależy, czy mam marną dłoń, bo jeśli ktoś, załóżmy, w 0 stopniach, przy małym wietrze jeździ w polarowych rękawicach, no to te rękawice będą dla niego super. A jeśli tak jak ja muszę do 5 stopni używać jeszcze tych rękawic, bo po prostu mi jest zimno w ręce, no to warto by się zastanowić, jeśli te chcemy wybrać, czy nie wybrać modelu albo jak mamy na przykład LG, to modelu rozmiarowo wyższego lub też dwupalcowego. Teraz z woli czasu wziąłbym dwupalcowy. Ze względu właśnie na mordzące palce jest więcej miejsca na te palce. A wtedy od 0 do 5 stopni mogłoby być przy ciepło. Mówię, jak takie rękawice działają. Ważna informacja. Rękawic nie pierzemy w pralce, tylko pierzemy je ręcznie. Ja jeszcze ich nie prałem, dlatego mogą być lekko brudnawe. Natomiast jak producent napisał, jest zresztą na metce, gdzieś tutaj właśnie, no właśnie, jest w rękawicach, nie pierze się w pralce, tylko pierze się je ręcznie w zimnej wodzie. I to tyle, bo po prostu pranie w pralce z chemicznymi środkami może właśnie te wszystkie strukturę, że tak powiedzmy, materiały osłabić i one będą, nie będą, nie posłużą nam tyle, ile powinny. Ogólnie rękawice polecam, ale jeśli Wam marzną ręce, no to zastanówcie się, czy nie wziąć modelu wyższego rozmiarowo, czy może tego właśnie dwupalcowego. Jeśli jesteście zainteresowani rękawicami, to zapraszam do sklepu Biker Buzyk Bronica w Bronicy czy w Iławie. Tam będziecie mogli sobie dobrać właśnie takie rękawice, chłopaki Wam zamówią lub będą mieli
na miejscu sobie przymierzycie, czy zamówicie. Wtedy zobaczycie, jak one wyglądają. Cena 420 zł jest dość duża, natomiast jeśli mamy wydać raz porządnie, no to chyba warto rozważyć je. Ja osobiście za rok będę chciał wytestować już model dwupalcowy i w tym samym rozmiarze, a jeśli się uda, no to ten sam model, tylko w rozmiarze większym. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że przekazałem dla Was cenne informacje na temat tych rękawic, takie podstawowe, moje subiektywne opinie na temat tych rękawic oraz ich doboru. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!